Hej, ja jestem Zwirbom i chcę was serdecznie powitać w 9 odcinku naszej gry i Rasydami, a teraz Jemenem w Europa Universalis 4 z dodatkiem Cradle of Civilization, czyli kolebka cywilizacji. Najpierw jeszcze będę chciał wam wszystkim podziękować za serdeczne życzenie powrotu do zdrowia. Okazało się, że choroba była troszeczkę cięższa, pewne komplikacje wystąpiły, no ale jestem już powoli wracam do tego zdrowia. Jestem w stanie, że tak powiem, stać na nogach, no i stwierdziłem, że po prostu nagram ten odcinek. I tak jak mówiłem, 9 odcinek, ale czas się przesunął troszeczkę do przodu. Dlaczego? Ponieważ zacząłem nagrywać poprzedni odcinek, ale praktycznie można powiedzieć, że zasnąłem w trakcie nagrywania tego odcinka. Dobra, może to jest akurat trochę przesada. W każdym razie po prostu nic się kompletnie nie działo. Do tego jeszcze, jak tylko zacząłem rozważać wojnę, okazało się, że doszło do pojawienia się regencji, gdzie moja królowa przejęła rządy. No to myślę, okej. Zaraz zaczniemy tutaj się szykować do kolejnej wojny. I w tym momencie i królowa zmarła. I kolejne, teraz mamy lata czekania, będziemy musieli poczekać do momentu, kiedy nasz następca osiągnie pełnoletność, więc mamy jeszcze 7 lat czasu czekania. Wracając jeszcze do tego, jaki jest nasz cel, oczywiście to jest ochronić tajemnicę wytworzenia kawy przed Europejczykami i to dalej jest nasz cel. Także na razie w tym momencie nie będziemy w stanie nic sensownego robić, tylko tak naprawdę siedzieć na ręce i kolonizować i powoli rozszerzyć, rozprzestrzeniać renesans i być może kolonializm na terenie naszego państwa. Tutaj nasze dwie armie się szkolą, nawracamy dalej tereny, chcemy być coraz bogatsi, zarabiamy całkiem nieźle. Przyznam, całkiem nieźle mamy gotóweczkę, tylko że oczywiście będzie nas mnóstwo kosztować gotówki przyjęcie renesansu, ale już mamy w dwóch prowincjach, w Zabit i w Sana, no ale nawet nie mamy teraz, a nie, akurat mamy już 11% developmentu. No ale tutaj jak to się rozprzestrzeni jeszcze, to będzie się zmniejszał ten koszt. Nasi generałowie zwiększają w tym momencie podczas szkoleń swoje zdolności. Tutaj widać, że nasi żołnierze dostali rozkaz po prostu biczowania czy bicia włóczniami morza. To jest oczywiście, można powiedzieć, na swój sposób nawiązanie do Xerxesa bodajże, który będąc zdenerwowany, że podczas przekraczania z Azji Mniejszej do Grecji przez Bosfor, podczas przekraczania właśnie tam doszło do wielkiej burzy i tam część żołnierzy zginęła, część zapasów została stracona, no i w tym momencie stwierdził Xerxes, że jakże to, że może nie jest nie chce się ukorzyć przed królem królów, no i kazał wtedy wysmagać batami morze, jeśli dobrze pamiętam. No ale to jest akurat motyw dosyć częsty, jak dobrze pamiętam, też chyba któryś z rzymskich cesarzy też miał taki ten, nazwijmy to, nie wiem, fetysz, że też stwierdził, że wysmaga sobie morze, bo dlaczego by nie. Dobra, i tutaj mamy wyspy Kukułcze, teraz możemy dalej kontynuować nasz proces kolonizacji tej wyspy wielkanocne. Tutaj dorzucimy, będziemy musieli powołać kolejnego eksploratora, Yusuf Saad. Tak, tutaj tylko muszę wziąć pilot od monitora, żeby mi się drugi monitor nie wyłączył, żebym był w stanie chociaż patrzeć. Czy ja mogę na was budować siatkę żpiegowską? Ja bym sobie chętnie te Malediwy zgarnął, gdyby nie to, że oczywiście jestem w trakcie regencji, kurczę pieczone. Tak czy siak, tak. Czyli tak, tutaj mamy koszty plus 25, za górę jest 35. Niższy development. Dobra, możemy zrobić tak. Możemy zaprosić
mniejszości z zagranicy. I możemy wrzucić tutaj edict encourage development. I teraz tak, w efekcie koszt zwiększenia developmentu tutaj jest dosyć niski. I mogą tutaj zacząć się tak naprawdę w naszej stolicy zwiększać kolonializm. Dobra, tutaj bym zbił sobie do 1000. Tak. Tak. Dobra. Możemy tutaj zbudować w takim razie warsztat, tak czy siak. Doszło do wezwania krucjaty przeciwko Osmanom. Okej, okay. Akurat mnie mało co obchodzi. Tak, czyli tak tutaj nawracamy, to teraz patę, nawracać kolejne. Czyli tak, tutaj mamy kompanię handlową, tutaj mamy kompanię handlową i tutaj mamy kompanię handlową. No, czyli wszystko ładnie, cacy. Dostajemy jeszcze więcej gotówki, fajnie. Czy się ładnie będzie rozprzestrzeniać i chyba jestem w stanie teraz, też zwasalizowałem was w poprzednim odcinku. Tak, mogę raz dokonać aneksji mojego wasala. Ty możesz dalej sobie eksplorować gdzieś tam. Mam to w nosie, gdzie dokładnie. No i mamy tutaj naszą kolonię i tutaj, a tutaj na razie nie będę, bo będę chciał was najpierw nawrócić, a dopiero potem myśleć co dalej. Serio? Serio macie z mamelukami? Ale wy nie macie sojuszu z mamelukami, co oznacza, że będę mógł wysunąć roszczenia przeciwko... z kim wywołujecie? Veliatia? Nie wojujecie z nikim ważnym, ale w tym momencie straciliście sojusza. To i tak mi nic w tym momencie nie daje, no bo oczywiście, dlaczego miałoby dać? Tutaj mamy dalej roszczenia, dalej, dobra. Na razie sio, wracać i zacznijcie budować środka szpiegowska. Bo w takim razie zrobimy to tak, że zaatakujemy na Antemoro, a tak naprawdę celem naszym głównym będzie Kidwa. I reformacja w Krakowie. O dziwo, się okazuje, że Luther jest... O mój Boziu. Co tu się dzieje? Czesi są... No, czescy. Tutaj mamy kastylijskie koło Burgundię. Anglia wygląda jak wygląda. Dania wygląda tak całkiem spoko. Tutaj Dania zrobiła zaawansowaną sztukę kamuflażu, że tak naprawdę jesteśmy Polską, ale nikt nie powie. Litwa za to... No, jak to wiadomo, jak to Litwa. Pewne problemy pewnie. Zwane... Tutaj Gazikumuk, tutaj jest Moskwa, no, jak już to tam wygląda. Więc w końcu będzie się chylić ku upadkowi era odkryć geograficznych. Dobra, dalej możesz tu eksplorować. Tutaj możemy dorzucić was od razu do kampanii handlowej, fajnie. Kolejną zdolnością jest oczywiście transfer subject. Ponieważ tak, wy tutaj macie dać mi claimy na Malediwy, dobra? Bo to oznacza też, że teraz mogę zacząć, o właśnie, wysuwać roszczenia od roszczeń. Więc ja bym sobie wziął przede wszystkim tutaj do Dawaro. I mamy nawróconą kolejną, tutaj jak mamy... No to patent, to teraz lamu.
Lamu, lamu, może powinienem zacząć to od Mombasy, bo Mombasa jest ważniejsza, bogatsza, ale... no i dobra. Mamy kolejne 4000 żołnierzy, mamy pierwszą naszą galerę, uhuhu. Flota tutaj, żołnierze tutaj, jak tam z naszą armią. A, mamy force limit spokojnie. Tutaj macie mi się zdesantować. I chcą Amirzy, nową prowincję. Dobra, to dostaniecie Amirzy. Amir, Amir, Amir. O, idealnie, Galkajo. Gratulujemy. No tak, ale tylko teraz oczywiście będę potrzebował więcej. Jeszcze więcej gotówki na przyjęcie renesansu. Tutaj szkoda trochę tych punktów. Ach, zabrakło dosłownie no. No nic. Zaraz sobie tutaj rozwiniemy. Zawsze będzie ta dyplomacja nieszczęsna. Dobra, i w tym momencie już będzie nam się rozwijać z naszego Sana. Tutaj zmienię edykt na Advancement Effort. Dzięki temu będzie się szybciej rozprzestrzeniał w tym state'cie. Ty dalej eksploruj. Dobra. A, tutaj się przeterminował znowu jeden z generałów, niestety. No to powołajmy sobie jednego z generałów. Al-Husayn Issa. Przynajmniej jest dobry. To trzeba mu przyznać. Podzielmy was na połowę. Dobra. I okej, teraz tak, tutaj mamy 13,2 i 12,3, czyli tutaj bym dorzucił tak. No i dobra, teraz gotówka nam cały czas przyrasta. Renesans tutaj powinien się szybko rozprzestrzenić na nasze moje ziemie. Na nasze moje ziemie. Bardzo sensownie mówię. Misjonarze tutaj cały czas się ładnie nawracają wszystko. Ty dalej zwiedzaj Pacyfik. Mam nadzieję, że tutaj nie zobaczę zaraz jakichś tam Europejczyków. Więc będziemy musieli tak naprawdę dosyć szybko zacząć dalszą etap rozwoju. O, bardzo fajnie. Gotówka, prestiż, czego chcieć więcej? W Sukutrze. Ja się będę rybami martwił. Dobra, i teraz tak. Skoro nawróciłem patę, no to w takim razie rzucamy to do kompanii handlowej Lamu. Teraz Mombasa, czas na Mombasę. Dobra, Ardabil, chcesz ten sojusz czy nie? Nie chcesz? No dobra, nie to nie. Ja tu i tak na razie nie mogę nic niestety robić. 3 lata jeszcze. Muszasza. Przeciwko Tymurydom i Transoksjani. Jaki wy masz ten? Liberty Zero. Okej.
A proszę cię bardzo, ja sobie z chęcią wkroczę do tej wojny. Dzięki temu możemy wziąć za darmo sobie War Taxy. No i tyle, no. Ja tutaj się nie będę ruszał. Nie mam co robić nawet sensowniego. Mistycyzm czy legalizm? Ja bym na razie poszedł sobie w mistycyzm, znaczy w legalizm, bo to zmniejszy przede wszystkim nam koszt administracyjnej technologii. A ty mi eksploruj dalej. Czyli tak, tutaj mamy się teraz przestrzenia. 38, 40. Dobra, czyli mamy renesans już tutaj, mamy renesans też tutaj, fajnie. Nawigator mi też przeterminował, więc poprosimy pana o poprawę relacji. Nie wiem po co, ale dajmy. Tutaj wysunę przede wszystkim oszczędzenia, te pierwsze, bo jeszcze bym zapomniał. Ty tu już spadaj. To za to mi się przyda budowanie dalej środki szpiegowskie przeciwko Etiopii. Możliwe, że w takim razie dobrym krokiem byłoby po prostu uderzenie na Etiopię w najbliższym czasie. Tutaj poproszę Six Support of Clergy, nic innego. Tutaj ja poproszę o gotówkę. Tutaj nic i tutaj. Możemy prosić o wsparcie militarne, a bardzo chętnie. Kolejne technologie może jeszcze nie. Za to bym wziął The Yanken Surf. I przede wszystkim bym przyjął sobie renesans. Oczywiście przyjęcie kolonializmu będzie mnie kosztować niesamowicie wiele, ale jesteśmy co najważniejsze teraz wielką siłą na świecie, co też oznacza, że przyjęcie kolejnego będzie tańsze. Ponieważ za bycie Great Power Embracement Cost zmniejsza się o 10%. Więc idealnie. Jedyna szkoda, jedyna przykra rzecz jest tylko ten, że to ten kolonializm, a nie rozwija się w sumie już tak najgorzej. 1,95, 1,74, no to jest 0,48, ale to są bida prowincje. Czy ja będę płacił tyle gotówki za coś takiego? Oj nie. Za to w kierunku legalizmu jak najbardziej, najchętniej. Kto tutaj? Hormuz. To wycofuję z Hormuzu. Tak. Nawracamy za to dalej szyickie prowincje. Mamy Mombasę, no to teraz, znaczy mamy tło Lanu, no to nawracamy, znaczy tło, robimy siatkę, znaczy kompanię handlową. No i tyle. Cały czas siedzimy i wyczekujemy tego momentu. To jest 500 punktów, to jest 639. A, musi się przestać szkolić, oczywiście. No, i w tym bardzo optymistycznym akcentem tutaj będziemy się szykować w takim razie do wojny z Etiopią, bo tutaj nie widzę innego możliwości. Muszę mieć przede wszystkim przemarsz tutaj wojsk. Nie ma innej opcji. Legalizm czy mistycyzm? Niech będzie ten legalizm. I tak w sumie będę miał wszędzie na ostatni legalizm. A mogę teraz jeszcze zrobić nawet tak, że skorzystać z debased currency i w ten sposób po prostu być dalej na zero. To jest jedna z tych fajniejszych rzeczy, powiedzmy, jak mamy dodatek, to możemy właśnie pozbyć się problemu. Tutaj widzę Muszasza. Właśnie Muszasza. Czy jest armia w ogóle Muszaszy gdzieś? Jest 6, 9. No, czyli Muszasza jeszcze gdzieś tam ma armię swoją. A, oblega Transoksjanie. Sprytnie. Przyznam, że tu aż troszeczkę kusi rozwinąć niektóre te prowincje, bo to jest jeszcze taniutko w miarę. Nie jest najtańsze, ale jest tanio dosyć.
No ale dobra, no i sobie dalej ma. No i tak, możemy zatrudnić oficerów do wasyryjskich, dostaniemy 5% profesjonalizmu. Albo poprawić opinię do wasiru. Ja bym ten profesjonalizm chętnie przygarnął, gdyby nie to, że to jest dosyć spora wydatek gotówkowy, więc niestety tutaj podziękujemy. Gotówka to jest coś, co niby teraz mam, ale nie jest tego tak dużo. A poproszę sobie. Pewnie mi spadnie za to strasznie handel. A nie spadł tak strasznie. No i poproszę oczywiście dywidendę. 832. Kiedy będę mógł znowu z was skorzystać? Za chwilę. Złota era. Matko, ile tych złotych er nagle u wszystkich w Europie. Tak czy siak, do kolejnej ery w sumie brakuje nam 60 parę miesięcy. Zaraz może dojść do wybuchu powstania w Bombasie. Albo i nie. Jak dobrze pójdzie, to w ostatnim momencie nie doszło. Będziemy mieli jeszcze jeden szansę w przyszłym miesiącu, że dojdzie do wybuchu buntu. Nie doszło. No i bardzo dobrze, będzie nawrócone. I Mombasa jest już szyicka. I jest kompanią handlową. To nawracamy sobie teraz Bagajmo. I w tym momencie też mamy władcę, następcę mamy tragicznego niestety. Tak czy jak teraz jest dobry moment, żeby właśnie zobaczyć, co tu możemy zrobić. Uderzając na ciebie. Dobra, zobaczmy jedną rzecz. Armię. Etiopia ma w tym momencie 26 tysięcy żołnierzy, więc w takim razie możemy sobie po prostu ruszyć tutaj. No i po prostu się przygotować do wojny w takim razie, no nie ma tutaj co kombinować. I nasz imam ma jeszcze plus 2 do punktów administracyjnych, bardzo dobrze. Mamy do tego cechę wizjoner architekturalny, jest idealnie. Szejk ul Islam i możemy wybrać teraz podatki, zmniejszenie korupcji. Ja poproszę za zmniejszenie korupcji, bo to oznacza, że będziemy nie płacili po prostu na ach, teraz nie chcecie, no dobra, prędzej czy później będziecie chcieli. Dobra. Możemy też podjąć oczywiście decyzję Denouncement of Sect Practices, czyli dostaniemy troszeczkę do legalizmu. No i tutaj nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uderzyć na Etiopię. I teraz pytanie będzie... Troszeczkę to będzie bolesne. Możemy wziąć już teraz tańszą technologię. Albo możemy zrobić to z pożyczką. Albo nie, skorzystajmy sobie z korupcji. Dobra, mimo wszystko skorzystajmy z korupcji. Przygarnijmy nową technologię. Znaczy nową instytucję kolonializmu. Bierzemy technologię i bierzemy jeszcze jedną technologię. Tutaj będę mógł wziąć jeszcze technologię kolejną. A poproszę. Czy mamy unbalanced listę, czy nie? Nie mamy. Tak czy jak, tutaj będziemy mogli zmienić typ wojska na piechotę tam z szamszirami. Tutaj weźmiemy kawalerię Kizilbasz i artylerię weźmiemy sobie Pedero.
Możemy wziąć kolejne idee. Tutaj wezmę sobie idee administracyjne. No jest jak zwykle, no po prostu nie ma tutaj co szaleć, co kombinować, wymyślać czegoś nowego. Tutaj powołam sobie po pułku piechoty jeszcze. Moje armie są dosyć dobrze wyszkolone. Etiopia nie może być moim rywalem. Żeście wymyślili. Akurat teraz, kiedy mi to by się najbardziej przydało. Mamy do tego plus jednego handlarza. Ja bym przede wszystkim zaczął kolekcjonować tutaj panem Ali Ali. Z tego powodu... do czego nagle zacząłem tracić? Ach, bo wykorzenianie korupcji, no tak. To nie wykorzeniajmy korupcji, może tak hardkorowo. Tylko tak troszeczkę. No i w takim razie no, pozostaje nic innego, jak po prostu uderzyć na Etiopię. Wysuńmy roszczenia do... Nie, w sumie nie ma co wysuwać roszczeń. W każdym razie uderzymy. Naszym celem będzie Tadżura. No i to jest po prostu ten moment, w którym no, musimy postawić to na jedną szalę. Tutaj poproszę o wyłom jak najszybciej. Ach, no tak, zapomniałem, że tu będą teraz... Okej, okay, Tadżura jest moja. To w takim razie lecimy. Dobra, flota etiopska została pokonana. Ty chcę mieć jak najszybciej z głowy. Tu was przechwycę. Okej, okay, was jest... już nie ma. Tutaj też mi zrobili wyłom. Dobra. Austria wywołała wojnę o przywrócenie Unii. Wy idziecie do Assab. No dobra, no to w takim razie tutaj nie przyjdzie. Nie ma nic innego. Mamy zwycięstwo. Jedno za drugim będzie pewnie. Czyli teraz tak, Tanga. Tutaj możemy dodać Malindi do kompanii handlowej. To jest, to jest. No i dobra, no już prawie wszystko mamy ponawracane. Jak pomyślimy. Dobra, kolejna technologia wojskowa będzie ważna, ale mamy i tak bardzo dobrego władcę, więc ja bym tutaj przede wszystkim wrzucił większy ten. Wydziedziczyłbym Yusufa, bo no niestety przy takiej ilości punktów to on jest... Wiem, będzie mnie to boleć. O, poproszę inflację. Dobra, kilwańscy separatyści. Ty masz co? Plus 2 do oblężenia. Ty masz... Dobra, to dzieci musieli się zamienić. Ty jesteś pod Angot. Uuu, 40 tysięcy armia. Dobra. Ach, co jeszcze ja bym dał, żeby tutaj
Mamelukowie stwierdzili, że słuchaj, wiesz co, Etiopia czy tam Makuria, wyskakuj z ziem. Tutaj mając dosyć duży szans się przyznam do tych do wyłomów. Tutaj mnie to niepokoi, że próbują pewnie. Troszeczkę za wcześnie ruszyłem tutaj, to jest jedna z moich pomyłek, nie powinienem tak wcześnie ruszyć do jako posiłki do tego starcia. Okej, okay, dobra. Ardabil, czy będę mógł z wami wziąć sojusz? Oczywiście jeszcze nie, bo jak żeby inaczej. Tutaj jest armia Etiopii. Jedynie co mi się nie podoba, to ci tutaj panowie. Ty będziesz 8, ty 10. Ty będziesz zaś 13. Dobra. A, czy ty jesteś przyblokowany? No i poproszę w takim razie. Okej, okay, tutaj doszło do stack wipe'a. Dobra, tutaj będziecie wy pokonani. Nie uciekniecie za daleko. Pewnie uciekniecie tutaj tylko jedną prowincję, bardzo dobrze, i potem pójdziemy tutaj. No, czyli mamy problemy z głowy. Komoros teraz jeszcze zostało jako jedna z ostatnich prowincji. I kto mi tutaj kilwańscy zbratyści w Tanga? No, jeśli wy tutaj mi tu wyskoczycie, to byłby bardzo duży psikus. Ile by mnie kosztowało zwiększenie wam tego treatmentu? Dobra. Tutaj za to poproszę o tych najemników. Ausa. Mogłem tutaj nawet stworzyć wasala w takim razie, jak patrzę. Tutaj widzę, że będą próbować. Nie wiem, co tutaj będę próbować zrobić. W każdym razie będę się z wami żegnał, tak czy siak. Wykupimy sobie jedną z ostatnich umiejętności, to jest zmniejszenie agresywnej ekspansji. Mamy jeszcze 30 miesięcy do końca tej ery. Tak czy siak, ja będę się z wami żegnał i jak zwykle życzę wam miłego dnia. Dzięki, trzymajcie się, no i zobaczymy się razem. Hej!